nie dbacie, a Arabów zapraszacie. O Polaków wy nie dbacie, a Arabów zapraszacie. Hasło całej akcji jest: chcemy repatrianta, nie imigranta, tak? Problem jest w tym, że naszym zdaniem polscy politycy powinni się kierować polskim interesem narodowym, a poza granicami Polski, tak, jest wiele osób pochodzenia polskiego, Polaków, którzy chcieliby wrócić. To jest przede wszystkim walka o powrót repatriantów, dbałość o losy Polek, dbałość o losy całego naszego narodu. Setki tysięcy Polaków, którzy mieszkają za naszą wschodnią granicą, którzy chcieliby wrócić do Polski i nie zapewnianie im tego, a za to przyjmowanie imigrantów, którzy de facto do Polski nie chcą, tak? Oni chcą do Wielkiej Brytanii, do Francji, ale nie do Polski. Szczególnie powinniśmy zadbać o tą pierwszą część hasła, pod którym odbywa się dzisiejszy protest, czyli chcemy repatrianta. To nie dzielenie ludzi na równych równieszych, ale podkreślenie tego, że przyjmowanie w sytuacji obecnej, na przykład gospodarczej Polski, jest złem, na którym się nie zgadzamy. Może też zwrócić uwagę na fakt, że już nawet tacy politycy jak Sarkozy czy Merkel mówią, że przyjmowanie ludzi o tożsamości muzułmańskiej, imigrantów, jest złem i powoduje rozpad państwa. Unia Europejska próbuje rozwiązać problem przede wszystkim Włochów, którzy mają ogromny problem, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. To nie są nasze problemy. My po prostu dostajemy przydział, a ponieważ nikt w Polsce, czyli elity rządzące, nie są w stanie powiedzieć: nie, nie przyjmujemy tego, mamy własne problemy, bezrobocie, ubóstwo, tak, z którym sobie nie radzimy. W związku z tym przyjmują dodatkowo imigrantów i nakładają na nas kolejne problemy, których nie potrzebujemy. Polska jest krajem o rodowodzie słowiańskim, jest jednolita kulturowa i powinna taka pozostać. Chcemy repatrianta, nie imigranta! W Afryce Północnej czy na Bliskim Wschodzie to nie polscy politycy zdestabilizowali tę sytuację. Wiem, kto to zrobił. To zrobiły Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Francja. Tam obalano te reżimy i to oni powinni się zająć tymi imigrantami, jeżeli oni do takiej sytuacji doprowadzili. Nie, nie przyjmujemy po prostu. Jest to najprostsza metoda. I gdyby ktoś wziął odpowiedzialność za to i stanął na straży polskiego interesu narodowego, to tak właśnie powinien postąpić. W dużych państwach europejskich, takich jak Berlin, Paryż czy Londyn, tam są rzesze tych imigrantów, to już wchodzi w miliony. No i tam po pierwsze jest większa przestępczość, tak? To jednak są czarnoskórzy głównie. Dlatego, że to właśnie nie czarni są poszkodowani. To jest właśnie rasizm. Rasizm jednostronny. Najpierw zaczynamy dbać o własną rodzinę, o własny naród, a dopiero potem możemy zacząć przyjmować się innymi.